Cześć! Dzisiaj chciałem poruszyć temat dosyć kontrowersyjny, a mianowicie dlaczego nie warto współpracować z agencjami marketingowymi. Tak naprawdę jest to odpowiedź na artykuł w portalu Nowy Marketing pod tytułem Dlaczego warto współpracować z agencjami? I uważam, że rzeczy, które były tam powiedziane, są oczywiście merytoryczne i prawdziwe, natomiast warto też spojrzeć na to z drugiej perspektywy. Praca z agencjami ma tak samo dużo plusów, jak i minusów. Dokładnie tak samo jest z budowaniem własnego zespołu marketingowego i trzymaniu wszystkich kompetencji in-house. To rozwiązanie ma też swoje plusy i minusy. Dlatego warto uczciwie powiedzieć, jak to wygląda. Uważam, że środowisko marketingowe za wiele o tym nie mówi, a prowadzenie biznesu usługowego, prowadzenie biznesu agencyjnego wcale nie jest łatwe i po prostu agencje zmagają się ze swoimi problemami i warto, żeby klienci je znali i finalnie mogli podjąć właściwą decyzję, czy chcą budować kompetencje wewnątrz, czy chcą zlecić działania marketingowe na zewnątrz. O tym dzisiaj ten odcinek. Zacznę od tego, że agencja agencji nierówna. Są lepsze agencje, gorsze agencje, są agencje z długim stażem oraz takie, które zaczęły niedawno. Są agencje, które zatrudniają kilkudziesięciu pracowników, a są takie, które działają tylko w kilkuosobowych zespołach. Na rynku znajduje się bardzo dużo agencji i taką pierwszą istotną rzeczą jest umieć dobrze je zweryfikować. A jak to zrobić? Najlepiej zapytać, jak się z nimi pracuje, podmioty, które już obsługują. Sam w moich firmach współpracuję z wieloma agencjami, czy to agencjami social mediowymi, czy to agencjami PR-owymi, czy performance'owymi i chyba to, co najbardziej mnie denerwuje, to, że w agencjach jest bardzo duża rotacja. Co to oznacza dla nas jako klienta? Przede wszystkim to, że jeżeli już jakiś pracownik wdroży się w wasz brand, jeżeli spędzi kilka miesięcy pracując przy was, poznając was jako klienta, bo nie jest możliwe, żeby się wdrożyć na jednym czy dwóch spotkaniach, musisz trochę poznać, jak ten brand pracuje, zostaje ta osoba zastąpiona nową osobą. Ta osoba znowu musi się wdrożyć i oczywiście agencja będzie nas zapewniać, że ta osoba wcześniejsza przekazała wszystko, że przyjdzie do nas wdrożony pracownik. Tak nie jest, bo mówimy o osobach, które już spędziły pracując z nami jako klientem kilkadziesiąt, kilkaset godzin i przychodzi ktoś zupełnie nowy. I tak naprawdę tracicie czas na ten moment wdrożeniowy. Oczywiście w firmach ludzie też się zwalniają. Czyli jeżeli zatrudnicie specjalistę, to on może się zwolnić i będziecie musieli wdrażać nową osobę. Natomiast rotacja, z tego co ja zaobserwowałem, w firmach jest znacznie mniejsza niż w agencjach. Poza tym macie większy wpływ na to, żeby pracownik, z którego jesteście zadowoleni, został w waszej firmie. Natomiast nie macie żadnego wpływu na to, czy osoba, która pracuje w agencji, będzie was obsługiwać, czy nie, jeżeli podejmie decyzję o rezygnacji z pracy. Co więcej, jest to przykład z autopsji. Może być tak, że jesteście niezadowoleni z jednego specjalisty agencyjnego, więc dostajecie nowego. Dalej jesteście niezadowoleni, więc dostajecie trzeciego. No to jest plus agencji, że jednak możecie sobie wybierać niejako w tych specjalistach. Oczywiście w zależności od tego, czy agencja jest duża, czy mała, ale jeżeli już okaże się, że znaleźliście tą osobę, z której jakości jesteście zadowoleni, to nagle ta osoba rezygnuje i znowu dostajecie kogoś nowego na zastępstwo i znowu ta osoba się wdraża. Więc to, czego ja nie lubię, jeżeli chodzi o pracę z agencjami, to, że finalnie nie mam wpływu na to, z jakim specjalistą pracuję. Zatrudniając kogoś u siebie w firmie, jednak po pierwsze uczestniczę w procesie rekrutacyjnym, poznaję, jaka to jest osoba, staram się dbać o tą osobę, żeby dobrze się czuła w naszej kulturze organizacyjnej i mam większą pewność, że ta osoba będzie ze mną pracować. To, co mi się bardzo nie podobało, i to nie był przykład jednej agencji, tylko wielu agencji, to, że
ci ludzie po prostu się zmieniają. Kolejny punkt, o którym chciałem powiedzieć, to koszty. Mówi się, że agencja będzie tańszym rozwiązaniem niż osoba zatrudniona wewnątrz organizacji. Jest to duże uproszczenie. To zależy. Oczywiście, jeśli nasze potrzeby są nieduże. Weźmy przykład copywritingu. Jeżeli chcemy pisać 4 teksty na bloga miesięcznie i zatrudniamy copywritera, no to jeżeli naszym celem jest pisanie tylko tych 4 tekstów, to wiadomo, że copywriter, który zarabia, nie wiem, niech nas kosztuje 5000 zł miesięcznie, będzie droższy niż zlecenie 4 tekstów do napisania agencji. Bo ta agencja weźmie, nie wiem, 400-500 zł za napisanie tekstu i faktycznie są tańsi. Natomiast jeśli naszym rozwiązaniem jest tworzenie dużej ilości kontentu i ten copywriter będzie miał pracę full time, to wiadomo, że agencja będzie droższym rozwiązaniem, ponieważ agencja musi zatrudnić tego copywritera, musi go wyszkolić, musi dbać o jego rozwój, a jednocześnie musi jeszcze zarobić na nim, więc finalnie nie ma szans, żeby taki copywriter był tańszym rozwiązaniem po stronie agencji. Tak samo będzie ze zlecaniem grafik, robienie kampanii performance'owych czy prowadzenia social mediów. Jeżeli wasze potrzeby są duże, czyli na przykład 160 godzin, to nie ma szans, żeby agencja zrobiła to taniej, bo agencja musi na tym zarobić, tak jak wspomniałem, lub agencja faktycznie może dać niższą ofertę, ale wtedy prawdopodobnie czegoś nie dowiezie. Kolejna rzecz to zaangażowanie. Osoba z agencji nigdy nie będzie tak zaangażowana w Twój brand, jak osoba z wewnątrz. Dlaczego? Jest to oczywiste, bo ma wielu klientów, bo ma wiele tasków. Często ludzie w agencjach są przeciążeni ilością klientów, których mają na sobie. Nie jest to dziwne, ponieważ agencje wcale nie działają na ogromnych marżach, koszty pracownicze są coraz większe, więc co robią agencje? No, przyjmiesz jeszcze jednego klienta, dasz radę go poprowadzić. Więc finalnie ci ekanci czy specjaliści w agencjach żyją w ciągłym pośpiechu. Muszą prowadzić wielu klientów, więc nie będą w 100%, myślę, że nawet w 50% tak skupieni na Twoim brandzie, jak osoba z wewnątrz. Osoba z wewnątrz będzie cały czas blisko brandu, będzie cały czas myśleć, co nowego można zrobić. Jak to wygląda w agencjach? Szczerze, najczęściej przed kolejnym spotkaniem przygotowują się, żeby zaproponować nowe rozwiązania. Na pewno nie myślą o tych rozwiązaniach cały czas, a Wasz brand nie jest dla nich najważniejszym brandem z klientów, których obsługują. Oczywiście na etapie sprzedaży, czyli na etapie podpisania umowy, zostanie Wam obiecane wszystko. Natomiast finalnie wiedzcie i bądźcie tego świadomi, bo to byłoby naiwne, żeby myśleć inaczej. Jesteście jednym z wielu klientów, którzy są obsługiwani swoją drogą. Jest to pytanie, które często zadaję, jeżeli zaczynam współpracę z agencją. Ile dany ekant ma brandów? Ile godzin chce poświęcić mi jako klientowi? Ile godzin poświęci, nie wiem, ekant? Ile godzin poświęci media buyer czy performance manager i tak dalej, bo chciałbym wiedzieć realnie, za co płacę, bo od agencji kupujecie oczywiście know-how, natomiast przede wszystkim kupujecie roboczo godziny poświęcane waszym biznesom, dlatego dobrze mieć to wyjaśnione już na początku, że nie kupujecie teraz osoby, która będzie tylko myśleć o waszym biznesie. I jeszcze jeden taki punkt, który może nie jest aż tak prawdziwy, ale w wielu agencjach się z tym spotkałem. Ludzie, którzy pracują po stronie agencji, generalnie nie są aż tak dobrzy jak ludzie, którzy pracują po stronie klienta. Jest to duże uogólnienie, ale prawda jest taka, że wiele osób, które zaczynają pracę w agencji, które zbierają doświadczenie, po pewnym czasie chcą przejść na tą stronę klienta. Czyli są po prostu dużo
bardziej doświadczeni. Oczywiście znam też takie osoby, którzy są wyjadaczami i siedzą w agencjach wiele, wiele lat. Tylko pamiętajcie znowu, są to osoby, które awansują w strukturach i idą coraz wyżej, więc finalnie nie do końca będą zajmować się waszym brandem. Raczej będą zajmować się strategiczną pracą, może zarządzaniem zespołami, a wy dalej dostajecie do obsługi osoby, które są na początku, czy też w środku swojej drogi, jeżeli chodzi o pracę marketingową. Dlatego trochę to jest powrót do tego, co mówiłem na początku. Nie do końca wiecie i macie wpływ na to, z kim finalnie będziecie pracować po stronie agencji. Natomiast, żeby ten materiał nie był tendencyjny, powiem teraz trochę o dobrych stronach pracy z agencją. Przede wszystkim know-how. Jeżeli mamy do czynienia z agencją, w której ludzie dzielą się wiedzą, w której właściciele inwestują w to, żeby ich pracownicy się rozwijali, gdzie, a często to się dzieje, jest wiele spotkań, na których wymieniają się case'ami ze swoich klientów i mamy do czynienia z takim knowledge sharing, uważam, że dużo ciężej jest w jednym zespole budowanym wewnątrz rozwijać te kompetencje. To znaczy musielibyśmy wtedy naszego pracownika wysyłać na sporo konferencji, musiałaby ta osoba bardzo interesować się marketingiem i jednak ten wyrywek jej pracy, jakaś część powinna być przeznaczona po prostu na szkolenie. Czyli jeżeli chodzi o know-how, jeżeli chodzi o dostęp do technologii, na pewno tutaj agencje są wyżej niż zatrudnienie osoby, czy po prostu zbudowanie zespołu in-house. Kolejna bardzo ważna rzecz i też jak tworzę szczególnie początkowo biznesy, dlatego właśnie decyduję się na pracę z agencjami, że nie muszę budować zespołu, nie muszę zarządzać zespołem. Budowanie i zarządzanie zespołem jest bardzo czasochłonne, i tutaj wchodzą w grę rzeczy kadrowe, urlopy, zastępstwa, rozdzielanie zadań itd., itd. Mając agencję, odchodzi wam duża część pracy właśnie z tym związana. Kolejna rzecz. Jeżeli zatrudniacie pracownika, czy budujecie zespół, to dużo ciężej wam mentalnie jest zrezygnować z pracy z kimś, kto nie sprawdza się. Natomiast z agencjami jest dużo łatwiej. Po prostu wypowiadacie umowę i szukacie nowej agencji. Także w kontekście nietrafionej rekrutacji, i mówię tu zarówno o rekrutacji pracownika, jak i agencji, łatwiej dużo jest się pożegnać z agencją i znaleźć kogoś innego. Kolejną istotną rzeczą są koszty. I tutaj przede wszystkim mam na myśli to, o czym wspominałem na początku, czyli rozproszenie tych kosztów. Jeżeli potrzebujemy ludzi na 20-30 godzin, a nie full time, czyli 20 godzin pracy grafika, 30 godzin pracy copywritera, 15 godzin pracy osoby od ustawiania kampanii, 10 godzin pracy osoby od social mediów, no to ciężko jest nam zbudować na tym zespół i lepiej delegować jest to agencji, bo agencja rozdzieli to między swoich pracowników, a dużo gorszym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest znalezienie osoby, która na przykład będzie takim marketingowym specjalistą i będzie odpowiadać za wszystkie te rzeczy w organizacji, bo nie ma osoby, która dobrze pisze, dobrze robi grafiki i dobrze ustawia kampanię. Więc na pewnym etapie jest to tańsze i efektywniejsze. Natomiast jeżeli wasz biznes się rozrasta i potrzebujecie znacznie więcej zasobów, no to gdzieś tam staje się to zwyczajnie droższe. Podsumowując, uważam, że agencje nie są ani dobre, ani złe. Nic nie jest albo czarne, albo białe. Uważam, że ja tak traktuję agencje, bo mam zarówno dużo zespołów wewnętrznych, jak i współpracuję z wieloma agencjami. Agencje są pewnym rozwiązaniem. My, jako osoby, które decydują się o tym, czy podjąć tą współpracę, jako osoby, które decydują o biznesie, powinniśmy być świadomi zarówno plusów, jak i minusów jednego i drugiego rozwiązania. Mam nadzieję, że ten materiał sprawił, że po prostu będziecie bardziej świadomie podejmować tą decyzję.
To, do czego jeszcze bym Was zachęcił, jeżeli pracujecie z agencjami, to audytujcie je co jakiś czas. Zdarza mi się, że klienci proszą mnie o to, żebym zrobił czy to audyt kampanii, czy audyt współprac, które robią, załóżmy raz na kwartał. I jest to po pierwsze motywujące dla agencji, bo jednak mają sparring partnera, a często klient nie jest aż tak świadomy marketingowo. Po drugie, właściciele biznesów czują się po prostu bezpieczniej, że na przykład agencja robi dobrą robotę, bo zdarzają mi się audyty, w których gdzieś tam sugeruję, ale raczej są to mikrozmiany lub propozycje różnych testów. Natomiast agencje faktycznie robią dobrą robotę, ale też zdarza się, że rekomenduję klientom zmianę agencji. Także audytujcie swoje agencje, współpracujcie z agencjami albo budujcie swoje zespoły. Jestem za tym, żebyście podejmowali świadome decyzje. Mam nadzieję, że ten odcinek przyczynił się do tego, że lepiej zrozumiecie temat. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Miłego dnia.